Witam bardzo serdecznie Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie oddziału na Wrocław NSZZ Solidarność Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W dzisiejszej konferencji uczestniczą przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Inowrocławskich Kopalniach Soli Solina Spółka Akcyjna w osobach przewodniczącego kolegi Jerzego Gawędy oraz jego zastępcy kolegi Bogdana Rasały. Zgodnie z zapowiedzią, która będzie poruszona dzisiejsza sprawa, dotyczy sytuacji prawnej pracowników inowrocławskich kopalni soli Solina S.A. po komunikacie zarządu spółki o wprowadzeniu tak zwanego układu zbiorowego pracy. Ale o tym dokładnie i szczegółowo poinformują i zaprezentują swoje stanowisko koledzy z Komisji Zakładowej, którym przekazuję w tej chwili głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Proszę Państwa, zwołaliśmy tę konferencję po to, ze względu na to, że pojawiły się w mediach informacje od komunikatu zarządu spółki poprzez różne wypowiedzi różnych osób co do układu zbiorowego, jak również i głos zabierali pracownicy. Dlatego parę słów chcieliśmy przekazać Państwu, jaki jest stan faktyczny, jakie były przyczyny, może tak zacznijmy od czego, jakie były przyczyny wypowiedzenia tego układu w ocenie naszej. Nasze wypowiedzi dzisiaj będziemy chcieli precyzyjnie zachować, czy prowadzić je, które są osadzone w dokumentach obowiązujących w spółce czy w obszarach, o których rozmawiamy, że nie będziemy rozmawiać o hipotezach naszych czy naszych wyobrażeniach. Szanowni Państwo, parę słów, jeżeli chodzi o dlaczego został wypowiedziany układ zbiorowy. W naszej ocenie, i to potwierdzają fakty, podstawą do wypowiedzenia układu była decyzja Rady Nadzorczej z 2009 roku, która uchwałą, mam ten protokół przy sobie, zatwierdziła strategię, w myśl której oddaje swoją działalność podstawową, to jest produkcję solanki i magazynowanie paliw płynnych na rzecz PKN Orlen lub spółki przez nią powołanej, i już na jednym ze złóż powołana spółka przez PKN Orlen prowadzi pracę górnicze. Od tego momentu możemy jasno sobie powiedzieć, że rozpoczyna się proces wygaszania Solino. W górnictwie nie następują te procesy gwałtownie. Są to trochę okresy dłuższe, bo więc trzeba przygotować nową kopalnię. Z tego wynika, że akcjonariusz niszczy, z niewiadomych przyczyn i dlaczego, zakład górniczy swój, w którym ma pełne udziały, i próbuje pobudować taki sam zakład o tym samym profilu od zera. W tym wypadku będą przejęcia również i dokumentów, umów. O przyczynach dlaczego my piszemy wniosku, który w najbliższych dniach skierujemy do rządu o powołanie nadzwyczajnej komisji. Nazywamy ją na dzień dzisiejszy, nazwijmy ją śledczej, w celu wyjaśnienia i oceny tego obszaru dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akcjonariusz podjął tą decyzję? Dlatego, że w dokumencie obowiązującym z 1996 roku są dwa ważne elementy, a więc główne może bazy, na którym został ten układ oparty. To jest pierwsze, stabilizacja, że do czasu zawarcia innych rozwiązań, innego dokumentu czy zmiany układu zbiorowego obowiązuje obecnie. Następny zapis jest to przeniesienie z pakietu gwarancji socjalnych protokołu numer 1, który mówi o inwestycjach. W związku z powyższym restrukturyzacja pod kątem zatrudnienia mogłaby nastąpić tylko w kierunku, że akcjonariusz przedstawia inwestycje, buduje, a więc gwarantuje miejsca pracy. Nie zostały te inwestycje w pakiecie zawarte tylko i wyłącznie dla potrzeb Solino, ale myśl nasza była taka, żeby
duży koncert wprowadził na teren obszaru Inowrocławia, czy szerzej mówimy o powiecie, również wprowadził dodatkową działalność, którą w swojej grupie kapitałowej prowadzi, a nie musi być lokalizowana w jego miejscu, w którym jest zakład położony. Chodzi nam o to, żeby również wzmocniono od strony gospodarczej region. I teraz, jeżeli podjęto tą decyzję w 2009 roku, w związku z powyższym, jeżeli będzie przekształcenie Solino, a więc wygaszanie trochę w inną formę, to być może mogą być potrzeby zwalniania pracowników, a więc jest to otworzenie sobie szybkiej i bezpośredniej ścieżki do restrukturyzacji, chociażby pod kątem zatrudnienia, zgodnie z ustawą do 10% w naszym przypadku, gdyby pracodawca chciał takie zwolnienia dokonać, nie musi mieć tu zgody związków zawodowych tej szczególnej, a więc pod kątem, i nie nazywają się one zwolnieniami grupowymi, tylko w zwykłym trybie może to dokonywać, nie jest to określone, ile razy w tygodniu to może zrobić, czym się różnią zwolnienia grupowe, one się niczym za dużo nie różnią, tylko że musi w pewnym okresie uzgodnić regulamin ze związkami zawodowymi, są pewne odprawy, musi powiadomić Urząd Pracy, a jeżeli się nie dogada, to i tak pracodawca po pewnym terminie to wprowadza, być może to przesuwa, czy opóźnia o parę, szanowni państwo, dni, opóźnia wprowadzenie. Rozpoczęto proces rozmów dotyczący układu zbiorowego pracy. Jak państwo wiecie, my żeśmy podjęli decyzję, że zawiesiliśmy i przedstawiliśmy przyczyny, dlaczego zawieszamy udział w bezpośrednich rokowaniach. To nie było zerwanie rokowań, nie było wystąpienie z rokowań, tylko było zawieszenie, wskazując, że głównym celem powinna być, najpierw pierwszym powinna być strategia, a więc przedstawienie strategii, w jakim kierunku spółka się będzie rozwijała i pod tą strategię budowanie odpowiedniego układu zbiorowego pracy. Jeżeli chodzi o samą pracę wewnątrz, były to działania pozorne, działania, w których nie przyjmowano propozycji Związku Solidarności, a jako jedyny związek i właściwie jako jedyna strona na samym początku przedłożyliśmy projekt układu zbiorowego, przedłożyliśmy projekt procedur, przedłożyliśmy projekt załączników, a więc z czego on ma być złożony, chcieliśmy rozmawiać. Widząc to, Solidarność zawiesiła swój udział w rozmowach. Oczywiście, jeżeli chodzi o te układy zbiorowe, od strony prawnej nie ma pojęcia zawieszenia. Jest przystąpił i czy zerwał. I to Państwową Inspekcję będzie interesuje i będzie interesowało. Jaka jest kolej dalsza, bo ja nie będę chciał wchodzić w te wszystkie elementy i oceniać tego układu zbiorowego, który został jak gdyby skierowany do Państwowej Inspekcji Pracy i podpisany. Solidarność pod koniec prac poinformowała oficjalnie pismem zarząd i Państwową Inspekcję Pracy, że jest stroną układu zbiorowego i prosi o przesłanie pełnej dokumentacji. Nie przesłano nam tej dokumentacji, skierowano ten dokument do Państwowej Inspekcji Pracy. On został zarejestrowany. Tryb, szybkość tego układu z naszej strony wnosi dużo wątpliwości, dlatego Solidarność, Komisja Zakładowa złożyła poważne zastrzeżenia do układu i została rozpoczęta procedura. Wszczęta procedura przez Państwową Inspekcję Pracy, wyjaśnienia, wystąpiono do zarządu o przedłożenie pełnej dokumentacji pod rygorem, jeżeli by się jej nie dostarczyło, wyrejestrowania tego układu. Zarzuty są bardzo poważne, dotyczą manipulowania zespołem, dotyczą próby sugerowania przewodniczącemu, że jeżeli nie będzie przeszkadzał, że jeżeli będzie współpracował w kierunku, o którym pracodawca sobie założył, to będzie mógł z tego tytułu być wynagrodzony, bo na te cele są, szanowni państwo, środki. I do czego dochodzi? Proszę państwa, 14 grudnia, jak się okazuje, związki zawodowe, trzy związki, podpisały, oprócz układu zbiorowego, zawarły dodatkowe porozumienie, dodatkowe porozumienie z pracodawcą, niby współpracę.
pomiędzy pracownikiem, a de facto chodziło tutaj o przejście i zapisanie sobie wynagrodzeń. Szanowni Państwo, ja tak spojrzałem na ten dokument i tylko mogę parę elementów zacytować, absurdalnych, które właściwie powodują, że sprawą się powinna również zająć prokuratura. No bo jeżeli w pierwszym paragrafie sobie strony piszą, że pracodawca uznaje związki zawodowe działające w Solino, to co do podpisania tego porozumienia nie uznawał związków zawodowych, a Solidarność, która tego porozumienia nie podpisała, nie jest związkiem zawodowym? Mówimy tutaj o absurdzie. Albo następne, że pracodawca respektował będzie swobody działalności związków zawodowych. Gdzie jest konstytucja? No, czy postawiono to ponad, czy prawo korporacyjne w Solino i w Orlenie jest postawione jest ponad prawo państwa polskiego? Mówimy tu o absurdach, o biurze. Drugą sprawę, no, chociażby sobie wpisano, ze służby prewencyjnej pracodawcy mogą kontrolować przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowe. No to co, pod biurem przewodniczących ustawimy w kominiarkach służby, które będą co, włamywać się co chwilę do biura i patrzeć, czy, co robi przewodniczący czy działacze? Jest to absurd nie do pomyślenia, żeby do takich działań doszło. Związki zawodowe są niezależnym podmiotem w stosunku do Solino i jeżeli się wywiązują w zakładzie z opłacania czy z umów dotyczących pomieszczeń, są to biura tych organizacji związkowych, a nie pracodawcy i tak należy. Lub jeszcze następny absurdalny chociażby zapis, że odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy. W jaki sposób związki zawodowe mogą odpowiadać za higienę i bezpieczeństwo pracy? Jakie mają mechanizmy sprawcze do tego? Przecież nie mogą inwestować, bo musiały tworzyć. To pracodawca jest. One mogą, działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa. No, to w takich absurdach jesteśmy. Dodatkowe elementy u biura zostaną, jak się okazuje, zostaną zawarte umowy odrębne z pomiędzy poszczególnymi związkami. A więc co, jeżeli związek będzie uległy, będzie miał skóry, komóry i tak dalej, a związek, który będzie wypełniał swoje, to co w gabinecie będzie siedział na skrzynkach, po cebuli paleta będzie mu służyła za biurko. Jest to niepoważne podejście, biorąc sytuację, że jest to dodatkowe poza pracownikami, poza wiedzą i poza kontrolą społeczną dokument, który w każdej chwili można zmienić. W myśl zasady, kto płaci, Szanowni Państwo, ten żąda. Jest to niedopuszczalne. W tamtym układzie były tego rodzaju zapisy, ale one były pod pełną kontrolą pracowników. Miały określić pewne cele, a więc spełniały. Tu jest podejrzenie podporządkowania sobie, Szanowni Państwo, związków zawodowych. W związku z tym podpisano układ, który jest szkodliwy, który nie gwarantuje pracownikom i on działa w tym wypadku, bo zgodzono się, bo nie ma również i strategii długofalowej, zgodzono się na to, że główną podstawową działalność w przyszłości przejął PKN Orlen, jak również na przeprowadzenie restrukturyzacji, a więc tych niekorzystnych. Ale popierając ten kierunek, Szanowni Państwo, eliminując, bo mamy zapisy, które były w protokole numer 1 inwestycyjny, osłabiono i zadziałano w ten sposób na szkodę regionu, bo oprócz drenażu powinny być wprowadzone inwestycje, które zmienią. Jeżeli, proszę Państwa, byśmy doszli w takim kierunku, że można likwidować zakład górniczy, to przynajmniej należało negocjować, w tym regionie, jaką inwestycję wprowadzić, która by zrównoważyła straty, które ten region ponosi. Szanowni Państwo, jeszcze zapisano dodatki w wysokości w tej umowie 45% średniego wynagrodzenia, ale nie średniego wynagrodzenia zakładu, lecz ostatniego kwartału. Dlatego w tym roku nie można było wprowadzić podwyżki. Związki blokowały wprowadzenie podwyżki dla wszystkich pracowników na rzecz jednorazowych świadczeń premii, które zostały wypłacone w czwartym kwartale. Dwie premie w czwartym plus barburka, bo od rzeczywistego tego wzrostu będą naliczane ich dodatki funkcyjne. Jeżeli teoretycznie po tych zmianach średnia by wynosiła w granicach
7, to tu może wynosić 9 i 10 tysięcy i to jest podstawą. W tym wypadku pracodawca sobie wprowadza bar na związki zawodowe w przyszłości, więc oni będą, związki będą zainteresowane, żeby hamować przyrost wynagrodzenia do tego, żeby mogli w ostatnim kwartale uregulować swoje wynagrodzenia. To jest cały problem, który się pojawia. To jest niedopuszczalne. Proszę Państwa, druga sprawa. Zostały zapisane, że ma być przeprowadzone referendum. Dlaczego wy to nie zrobiono? No nie po to pracodawca zatrudnia dzieci, członków rodzin, działaczy, przekazuje im różne profity. Nie po to płaci sobie związkom przewodniczącym, po to, żeby oni mu gdzieś, pracownicy się pętali i zastanawiali o ich prawach pracowniczych czy obywatelskich. On chce mieć w ten sposób spokój i porządek. I o to mają zadbać przewodniczący. To jest, Szanowni Państwo, w dokumentach, które my przekazaliśmy, jest to sprawa niedopuszczalna. Wrócę jeszcze do jednej sprawy. Szanowni Państwo, jak, do czego się posuwają przedstawiciele zarządu w wypowiedziach i manipulowaniu? To jest nie do przyjęcia. To jest, Szanowni Państwo, nie do przyjęcia, że poważna spółka wręcz kłamie. Ja zacytuję w tym informacji, która się ukazała w Gazecie Pomorskiej w tym tygodniu, gdzie rzecznik prasowy mówi w ten sposób. Strona związkowa miała możliwości przeprowadzenia referendum, jednak nie był to wymóg konieczny i związki zrezygnowały. Szanowni Państwo, dokument, protokół sesji ustalający procedury i referendum, który podpisały związki zawodowe i podpisał zarząd spółki, nie jako strona, ale ten, który zgadza się z tym i będzie, nie będzie utrudniał, lecz właściwie powinien pomagać. I co tu mamy, jak mamy zapisane? To jest obligatoryjne przeprowadzenie. Strona związkowa na wniosek Komisji Zakładowej Solidarność zaakceptowała, co następuje. Parafowane na treść zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Inowrocławskiej Kopalni Soli będzie podana do poddania opinii pracownikom poprzez zorganizowanie przez związki zawodowe referendum wśród pracowników. Wynik referendum nie będzie wiążący, tutaj był spór, ale dopuszczamy, że nie musiał być wiążący, bez względu jaki był, związki miały prawo, ale referendum przeprowadzone musiało, powinno być. Referendum odbędzie się niezwłocznie po parafowaniu treści nowego zakładowego układu, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od tej daty. Również ustalono w tym porozumieniu treść pytania zadanego podczas referendum brzmieć będzie następująco. Czy akceptujesz treść parafowanego nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Inowrocławskich Kopalń Soli? Odpowiedź tak lub nie. To jest podstawowy, więc mamy obligatoryjne. Żeby można było nie przeprowadzić, należało przed strony, by musiały podjąć i uchylić ten zapis. Dlaczego pracownicy odmówili prawa, jeżeli taki dokument był dobry przeprowadzenia referendum? Bo cóż, nie za to będzie płacił pracodawca tym związkom, żeby oni mu prawa pracownicze i na rzecz. To jest kupienie w tym porozumieniu lojalności wobec, Szanowni Państwa, pracodawcy. To jest po prostu skandal i na to się nie godzimy, bo pracownicy nie zgodziliby się na wypowiedzenie gwarancji zatrudnienia, a więc z likwidacji inwestycji, które powinny wzmacniać i gwarantować miejsca pracy na rynku. Ale jeszcze jeden element, Szanowni Państwo. W tym samym artykule pracodawca, kiedy pracownicy przyszli twierdząc, że były gwarancje bezpieczeństwa zawarte w układzie, w tym nie ma, zarząd, zarząd odpowiada. Gwarancje zatrudnienia były jednym z zapisów pakietu socjalnych zawartego pomiędzy spółką a Petrochemią Płock i tak dalej. W momencie prywatyzacji spółka w 1996. Zapisy te wygasły w 2000 roku. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że zmianą, która generalnie powinna być wprowadzona, może nie zmianą, a dodatkiem do poprzedniego układu zbiorowego, wynika, że powinien być wprowadzony być może stanowisko psychiatry, bo tutaj jest cały problem. Co się dzieje dalej? Spójrzmy tylko na dokumenty. Warszawa 3 kwietnia.
podpisany wiceprezes do spraw ekonomicznych, pan Jędrzejczak. Co pan Jędrzejczak pisze do związków zawodowych? Wypowiedzenie. Działając w imieniu Polskiego Koncertu Naftowego z siedzibą w Płocku, jedynego akcjonariusza Inowrocławskiej Kopalni Soli, Solino S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, niniejszy wypowiadam pakiet socjalny określający zakres zagadnień pracowniczych, inwestycyjnych i związkowych związanych z prywatyzacją Inowrocławskiej Kopalni Soli. Niniejsze wypowiedzenie dokonane jest z zachowaniem 3-miesięcznego procesu wypowiedzenia, Szanowni Państwo. Więc co, zgasł i wypowiadają się coś, co wygasło, ale to nie jest jeden element manipulacyjny. Szanowni Państwo, związki zawodowe nie są stroną. Odpisaliśmy w tamtym okresie i również do wiadomości ministra Skarbu Państwa, że stroną pakietu gwarancji strony był minister przekształceń własnościowych, a jego spadkobiercą jest minister skarbu. W związku z powyższym należało wypowiedzieć ten pakiet, żeby był skuteczny w stronie rządowej, jeżeli przewidywała na to, takie coś umowa. Wróćmy, Szanowni Państwo, do umowy, która została zawarta pomiędzy rządem. Jest to umowa, którą sprzedaży akcji zawarta pomiędzy ministrem przekształceń a Petrochemią Płock 20 września 1996 roku. I jaki mamy, Szanowni Państwo, zapis? W punkcie trzecim zobowiązania dotyczące zatrudnienia zapisane. Kupujący zobowiązuje się do realizowania postanowień pakietu socjalnego zawartego w dniu 30.08.1996 pomiędzy kupującym i związkami zawodowymi spółki, który stanowi załącznik numer 6 do umowy kupna-sprzedaży. Więc mamy nieskuteczne wypowiedzenie. Pytanie powstaje, dlaczego wypowiedziano układ zbiorowy w takiej formie? Przecież od strony formalno-prawnej PKN zna, jaki jest tam prawny. No, ma pieniądze, ma sztab prawników. Czyż nie przygotowano, czy bez wiedzy zarząd wypowiedział, czy ukryty był inny cel tego wypowiedzenia? Przecież wiedzieli, że nie jesteśmy stroną. Drugie, weźmy, jaki jest to okres. W lutym Rosjanie wkraczają na Krym. Oni w kwietniu wypowiadają pakiet, który sobie zdają sprawę, że jest to nieskuteczne wypowiedzenie, bo związki nie są tu stroną. Mogliby tylko dostać do wiadomości, że takie czynności zostały pobrane. Piszemy do akcjonariusza i do Skarbu Państwa, informując, że jest to nieskuteczne, ale zwracamy uwagę, że jest nieodpowiedzialne w tym okresie spółki strategiczne, wrażliwe, które wypowiadają, kiedy się toczą działania zbrojne za granicą, a Polska jest zaangażowana. Że jest to nieodpowiedzialne i prosimy o to, żeby wstrzymać. Wiedzieli, że w tej sprawie były prowadzone 2 protesty głodowe i że to może spowodować w tym okresie wybuch, Szanowni Państwo, niezadowolenia i doprowadzić. W odpowiedzi mamy w maju wypowiedzenie układu zbiorowego, dochodzi do buntu. Nie będę tego komentował, to jest jeden z elementów, który został zawarty w wniosku i który został skierowany o powołanie komisji śledczej w celu wyjaśnienia szeregu, proszę Państwa, zdarzeń. I dlatego też skierowaliśmy pismo do Państwowej Inspekcji Pracy 5 stycznia. Dzisiaj mamy przygotowane kolejne stanowisko uzupełniające, pokazujące, w jakich warunkach i w jakim otoczeniu próbowano zbudować układ zbiorowy. Na koniec powiem tylko tyle, proszę Państwa, że w krajach cywilizowanych o wysokiej kulturze jest nie do pomyślenia, żeby podpisując umowę, już jakaś ze stron w założeniu zakładała, że zrobi wszystko, żeby jej nie podpisać. To jest karalne. Każda strona jest zobowiązana do wszelkich starań do tego, żeby taką umowę wykonać jak najstaranniej. Nie może być sytuacji, że duży koncert, który ma duże pieniądze, sztab prawników i się chwali, że ma jeszcze znajomych w rządzie, tenże koncert robi wszystko, żeby nie dotrzymać warunków umowy. To jest nie do zaakceptowania. I z tym zgadzać się, Szanowni Państwo, nie możemy. I również mamy pretensje do zarządu PKN Orlen, że pozwala na takie praktyki,
że pozwala na takie praktyki, w której tej spółce jest w granicach 25% udziału Skarbu Państwa, żeby dokonywać zmuszania czy podporządkowywania sobie w ten sposób ekonomiczny związkowców lub wpływać w sposób nieformalny lub formalny, bo to też, Szanowni Państwo, pokazuje, jaka jest sytuacja w tej spółce, w jaki sposób się oddziaływuje na pracowników, jakie się kieruje działania, żeby pracownicy byli podporządkowani, zwłaszcza nie mogli wypowiadać swoich stanowisk. Złożymy w tej sprawie również protest do zarządu PKN Orlen o wyjaśnienie, jak wcześniej złożyliśmy wnioski o wyjaśnienie, dlaczego zatrudniono dzieci związkowców, dlaczego się robi różnego rodzaju zatrudnienie znajomych, dlaczego awansuje się działaczy związkowych na różne funkcje w przedsiębiorstwie, dlaczego podporządkuje się również nawet bezpieczeństwo magazynu, likwidując służby profesjonalnie przygotowane, chociażby tak zwaną ochotniczą straż, która miała pełnić tą pierwszą rolę w razie, gdyby do czegoś doszło, za czym przyjadą służby główne, a więc zabezpieczyć te odcinki niebezpieczne, czy ratować ludzi, czy również poinformować mieszkańców o stanie, o zagrożeniu, które jest, bo to jest przecież w miejscowości, a dla paru groszy wprowadza się ludzi, związkowców, i w odpowiedzi od zarządu dostaliśmy, że on na to nie ma wpływu. No to kieruje, podpisuje z jednostką, która ma mu stworzyć bezpieczeństwo, i on mówi, że nie ma na to wpływu. W związku z powyższym powinien sobie otworzyć przetarg i utworzyć inne służby. Jesteśmy w takim procesie destabilizacji. Myślę, że wniosek, który złożymy o przeprowadzenie, powołanie nadzwyczajnej komisji, zarzuty są poważne, dotyczą również fałszowania dokumentacji i wielu innych, którą w najbliższych dniach, Szanowni Państwo, skierujemy ten wniosek i już na tą konferencję Państwa zapraszam. Czy ona się odbędzie w Inowrocławiu? Są rozważane kilka lokalizacji, jest Warszawa rozważana, jest Gdańsk rozważany. Nie wiem, będzie zależało to od osób, które, od organizacji, które będą. To my zrobimy wtedy, przekażemy Państwu informację. W każdym bądź razie mam nadzieję, że tamten temat zamknie ten obszar i pozwoli, żeby ta spółka się w sposób prawidłowy rozwijała. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania może?